Serdecznie Państwa witam. Prowadzę taki eksperyment rozwalania drzewa za pomocą siekiery i podnośnika 10-tonowego. Co prawda drewno już mi się rozłupało. Materia się kończy. Muszę popatrzeć. Wszystko idzie jak nóż masło. No i teraz powinienem, o kurda, nie chcę puścić tej podłogi. O nic, opuszczę na dół. Zobaczymy. Widzicie, siekiera wypadła. Jak się okazuje, Państwo widzicie, bez bicia siekierą, za to jest wiąz, drzewo tak twarde, że niewyobrażalnie do rozbicia. I w tak prosty sposób, no po prostu, drodzy Państwo, to jest dopiero przymiarka do stworzenia odpowiedniego urządzenia w tym celu. O, żeby sobie przy piecu, w kotłowni, w ten sposób upać drzewa. No i tak się można bawić. Podnośnik za 100 zł kupiony. O, bardzo tani. Tak, odpowiednio to wszystko skomponować i produkcja masowa może nastąpić. O, tu mam takie piękne jarzmo, jak Państwo widzą, z blachy 10. O, proszę popatrzeć, jak pięknie. No i odpowiedni klin skomponować. To może być ich nawet siekiera ucięta, czy jak choć blaszkę do siekiery ustawić. No i cywil musi to wszystko zobaczyć, bo jak będzie inaczej, no cywil. No widzisz? Udało się, cywil będzie coś do pieca. Także już są plany, jak przystąpić. No pokazałbym na tym klocku, ale on mi tam nie wejdzie, na tą półeczkę. Musiałbym to odwrotnie robić. No coś trzeba z tym poradzić. I proszę Państwa, to jest moja przymiarka, żeby zrobić właśnie taki ręczny przyrząd do rozłupywania grubych, zwięzłych bali. Serdecznie się z Państwem żegnam.